Dzień dobry, witam w środę, 13 dzień lutego. Z tej strony Michał, Fibonacci Team. Ripple, tym razem nieco mniejszy interwał H1, szukamy też bardziej lokalnych układów. I tutaj bazujemy na poziomach wsparcia. Dwa poziomy techniczne dosyć ciekawe się kształtują, jeżeli chodzi o Ripple z tego interwału jednogodzinowego. Dwie strefy popytowe, przede wszystkim na początek poziom, który też w dniu wczorajszym mnie interesował. Tutaj wyznaczałem sobie tą strefę po 0,2935 przy współczynniku 61,8 z tego swingu wzrostowego, ale też dosyć ciekawym tutaj jest kolejne mierzenie 786, a więc dwa takie schody cenowe, bo zakładając tutaj próbę wygenerowania nowego lokalnego trendu wzrostowego, mamy tutaj sekwencję trójfalową korekty prostej, a więc układ 1 do 1 AB równa się CD. Wypada nam tu dość precyzyjnie przy mierzeniu 786, kurs 0,2880 to jest ten poziom, tutaj wcześniej jak najbardziej był broniony przez popyt, także dosyć istotny poziom techniczny, a więc właściwie mamy takie dwa wchody cenowe, poziomy popytowe. Będziemy obserwować przede wszystkim dodatkowych potwierdzeń na tych poziomach, na przykład w formie tutaj świec z długimi dolnymi cieniami, a więc świece, formację młota. I podsumowując, pierwsze wsparcie 0,2935, kolejny poziom 0,2880 na Ripple.